Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z Gryszek, Zenfirzet, tym razem S38, Łowca Demonów i dzisiaj taki luźniejszy odcinek, można powiedzieć troszeczkę podsumowanie tego, jak wygląda obecnie serwer, co się tam pozmieniało po tym weekendzie epickim, no jednak w ten piątek troszeczkę żeśmy tam przycisnęli, trzy odcinki były i dużo się tutaj podziało na tej postaci, więc dzisiaj tak na spokojnie sobie poogarniamy postać i po prostu wam pokażę te walki tak na chłodno, bo zapomniałem w ogóle w tamtych odcinkach piątkowych wam popokazywać i tak dalej, więc dobra, może sobie przejdziemy od startu, co my tutaj, no twierdza nam się już na 15 buduje za praktycznie no 12 dni, 11,5 dokładnie, będziemy ją mieć, może coś tam pod koniec skrócę, to jeszcze zobaczę, trenerek nam na 12 też powolutku tutaj leci, więc okej, dobra, no i tak, no jakie mam odczucia, no przede wszystkim chyba zrezygnuję z takiego nagrywania kilku materiałów w ciągu jednego dnia, dlatego, że zauważyłem, że YouTube strasznie obcina zasięgi pod tym względem, że co? No na przykład jak wstawiałem wczoraj, był maraton, powiedzmy taki mini, w porównaniu do tego z S38, to był właśnie taki mini maratonik z W40, gdzie tam w pierwszym odcinku troszeczkę lochy żeśmy robili, troszeczkę się przebierałem. I potem w kolejne były same lochy właśnie z wojownika. No i tak jak pierwszy film zrobił tam, można powiedzieć, w miarę normalne wyświetlenia i tak dalej, i tak dalej, tak drugi zrobił je tragiczne i po prostu widać, że ten YouTube jednak mimo wszystko, mimo że ten drugi był w ogóle wrzucony o 18, więc tak jak ja wrzucam przeważnie filmy, także widać, że ten YouTube niestety ucina te zasięgi, nie mam pojęcia czemu. Sporo osób w ogóle też powiadomień nie dostaje, także jeżeli chcecie powiadomienia, to oczywiście oprócz subskrypcji musicie mieć tam dzwoneczek zaznaczony. Możecie też wbić na Discorda, bo tam jest taki bot, który informuje, jak ja wrzucę film, że tam od razu oznacza wszystkich i podaje link. W każdym razie, no tak jak mówię, no lepiej chyba nagrać jakiś jeden długi film, w którym i się przebieram i klikam lochy, aniżeli to dzielić na kilka, bo po prostu nie każdy dostaje o tym powiadomienie. Także raczej zrezygnuję właśnie z takiego nagrywania kilku filmów w ciągu jednego dnia i przerzucę się po prostu, jak będzie taki znowu okazja, że będzie jakiś weekend epicki czy coś, to po prostu jeden duży, długi film nagram i będzie z głowy. Dobra, tu nie mamy nic do kibla wrzucone, tu mamy jakiś gemik na właśnie zręczność. Możecie zostawić oczywiście lajka pod tym filmem. Dzisiaj jeszcze takie podsumowanko wleci z W40 i to będzie ostatni raz, kiedy ja wrzucę dwa filmy. Jakie one wyświetlenia zrobią, takie zrobią. No już trudno. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Oprócz tego to ja jeszcze powiem w tym drugim filmie też, żeby każdy tam wiedział, bo wiadomo, nie każdy ogląda dwa serwery. Tylko na przykład niektórych interesuje bardziej jeden serwer, niektórych drugi, więc powiem też w tym drugim odcinku, że teraz będzie dwa dni przerwy, dzisiaj wlecą dwa odcinki i przynajmniej taki mam plan i będą dwa dni przerwy od filmów, czyli poniedziałek, wtorek nie będzie w ogóle filmu, ten mógł możemy, a ja nie mam golda, 6 milionów to aż kosztuje, to sporo, powiem wam szczerze. Dobra, to jego sobie zostawimy na później, bo ja tu jeszcze awki nie robiłem, zrobię sobie wieczorem. Mamy jakąś podkę, możemy ją w zasadzie kupić i tutaj sobie czegoś poszukam do kibelka dokładnie i to już kosztuje niedużo. Dobra, cyk i od razu sobie zrobimy misję dnia. Także, tak jak mówię, no teraz będą dwa dni przerwy głównie dla was, abyście sobie nadrobili te wszystkie filmy, bo wiem, że nie wszyscy mają czas, że nieraz to po prostu przytłacza, że tyle tych filmów było i od środy albo wrócimy sobie znów do takiego daily, tak jak było, albo po prostu wrócę do tego, co było już dawno temu, że jeden film na dwa dni, to jeszcze zobaczymy, to jeszcze sobie przemyślę, zobaczę jak po tych dwóch dniach aktywność będzie na tych poprzednich filmach. Głównie mi tu chodzi o filmy piątkowe i sobotnie, bo jednak mi na nich zależało, żeby one tam jakoś fajnie poszły, a wcale tak fajnie nie poszły. Oczywiście no też możecie w tym pomóc, jak zostawiacie lajki pod filmami, jak zostawiacie komentarze, no to jednak możecie w tym pomóc, żeby te filmy dotarły tam do większej ilości osób, ale tak jak mówię, no zdecydowanie to widać po statystykach, że jednak dwóch filmów dziennie się nie opłaca wrzucać, bo po prostu, czy nie wiem, czy powiadomień nie dostajecie, czy coś, ktoś tam mi pisał w komentarzu, że można maksymalnie 3 powiadomienia dostać dziennie od jednego twórcy, ale no na przykład wczoraj wrzuciłem tylko dwa filmy i ten drugi był poszedł tragicznie, bo tak jak mówię, no w statystykach to widać, że no po prostu dramat, zwłaszcza, że to były lochy, więc no tak jak rozumiem, że przebrania nie każdy lubi oglądać, tak jednak lochy wydaje mi się, że większość osób lubi.
Także no troszeczkę mnie to zdziwiło. Levela dzisiaj raczej nie wbijemy. Jak tutaj te pety? Oczywiście zaraz wam te walki pokażę, zaraz wam tu pokażę rankingi. Pety wyglądają w następujący sposób. No dzisiaj już oczywiście walki porobiłem. Ostatnie chyba 3 albo 4 dni robiliśmy sobie 5-0, więc wróciłem tutaj można powiedzieć na fotel lidera. Też po północy sobie nakarmię siedmiornicę już na stówkę i dzięki temu szlawęża złapię od razu i już jego też będę karmił, to muszę po północy. Może i by teraz padł, ale już dobiję tą siedmiornicę na 100. Zawsze to tam bonus do statystyk, a mi to jak widzicie nie robi różnicy, bo naprawdę mam dużo karmień. Naprawdę na tym serwerze, jeżeli chodzi o karmienia, już dawno nie było tak, żebym nie nakarmił czegoś 3 razy, więc no te karmienia lecą dosyć często. Także mówię, po północy sobie dobiję tą siedmiornicę na 100. Zawsze to się przyda w PvP, taka mocniejsza i od razu szlawęża dropimy z gabinetu magii i go sobie szukamy. Dobra, co tutaj dalej, tak myślę. Tutaj musimy coś jeszcze rozmontować, ale to chyba sobie po prostu zakręcę kółkiem. Coś tutaj może mi wylecą jakieś itemki? Nie, widzę, że nie. Widzę, że mi tylko podka wyleciała, więc na razie pewnie jeszcze zawki mi poleci, bo mówię, awkę sobie zrobię później. Tutaj tak to wygląda. Lożki. No możemy portal walnąć, czy ja go dzisiaj zrobię na raz? Nie, no troszeczkę brakło niestety. No ale okej. 6%, jutro go tam na pewno dobijemy. Możemy sobie cyrk machnąć. Mówię, no dzisiaj nie będzie lochów, bo nie ma po prostu sensu tych lochów nawet robić. O, tutaj jakieś odrodzonko, no i zobaczymy, no troszkę mu zabraliśmy, no ale mimo wszystko jeszcze z 2 odrodzenia by się przydały, żebyśmy w ogóle mu coś zrobili, także nie ma to sensu. Dobra, w podziemiach sobie bije bodajże Fat IRL, o ile dobrze pamiętam. Z tym, że nieraz mi się przydarzy z nią przegrać, ale to jeszcze dobra. Tym razem czy mi się uda? Udało się, okej, także jest git. Dzisiaj wszystko zrobiliśmy, no i co? No i myślę, że chyba tyle. Dwie wyprawy nam siadły, wczoraj zrobiliśmy jedną na dzień, drugą na noc, więc od 192 do 196%, no i teraz mieliśmy jeszcze dwie osoby zapasu, więc sobie spróbujemy na te 198% machnąć, ale to po prostu zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Czy nam to wsiądzie, niby powinno, bo jednak po epiku się sporo osób wzmocniło, no ale zobaczymy. Dobra, tego pupila możemy w sumie walnąć. Już w sumie, bo nam tam jedna walka została. Dobra, no i co tutaj więcej? Wydaje mi się, że chyba tyle, że wam teraz przejdę do pokazywania tych rankingów i tych walk. Może najpierw zacznijmy od tych walk, co wam tutaj pozapisywałem. Okazało się, że tego pudla miniaturę, czyli ten Esteros tutaj 8 mi zapisało, tylko ja myślałem, że pudel miniatura to jest któryś z tych lochów, tych wiecie, hemoridorów i tych pobocznych i go po prostu olałem, a tam mi pisaliście w komentarzach, że on był, że nawet na niego miałem najechanego myszką i mogłem go zapisać, ale niestety tego nie zrobiłem. No wydaje mi się, że to by była najciekawsza walka. Ale skoro tak wyszło, no to okej, dobra, królową matkę najpierw wam pokażę, czy nie, poczekajcie, o teraz się będę odradzał drugi raz, no już tutaj, o następny raz, spoiler walki, ale dobra, najpierw z tym magiem, no bo tutaj się jednak nie odrodzimy. Także musiały tu dokładnie mocne krytyki, on też nam krytyka sprzedał, my tutaj dosyć słaby hitek, no i znowu mocny krytyk. No i dobra, no 3 mocne kryty tak naprawdę i 2 zwykłe wystarczyło, aby go pokonać. No on nam też jednego krytyka, tak jak mówię, sprzedał. HP nie za wiele zostało, no ale okej, tak ta walka wyglądała. Natomiast teraz królowa matka, no to ją sobie obejrzymy, no bo jak sami widzicie, troszkę tam odrodzeń było. Ona tutaj bije z różdżki, ale oczywiście to jest zwiadowca, jak możecie widzieć, bo tutaj ma zręczność. No i okej, no tutaj w zasadzie pierwsze podejście, zobaczcie, że praktycznie nic mu nie zrobiliśmy. Pierwsze odrodzenie. No tutaj jakiś mocniejszy krytyk, no już coś tutaj zaczynamy bić mimo wszystko. Ale no zobaczcie, że... no jeszcze niecałe pół HP mu zostało, no teraz mocny krytyk. Ale zobaczcie, że my tutaj on teraz unik, mocny kryt, no jeszcze nam bardzo malutko HP, no ale nas dobił i znowu odrodzenie, no to ta walka była close dosyć. W ogóle przeszedłem sobie na aplikację steamową, jak ktoś miał jakieś problemy z aplikacją steamową w takim sensie, że mu coś tam muliło i tak dalej, bo zresztą pamiętacie jak ja z niej nagrywałem, że chodziło to tak strasznie ociężale, że tutaj jak coś rolowałem to tak bardzo powoli się te itemki pokazywały i tak dalej. Teraz polecam spróbować, bo jak weszła ta aktualizacja, gdzie tutaj dodali tą ikonkę do trybu pełnoekranowego, żeby sobie przełączać, to chyba coś z optymalizacją porobili, bo wiele osób mówiło, że właśnie zaczęła kiedyś im muliło, a teraz im to chodzi strasznie płynnie, zresztą sami widzicie, że też mi tutaj bardzo płynnie chodzi. No dzisiaj tam nie klikamy lochów, żeby to dokładnie sprawdzić,
ale jednak widzę, że bardzo to szybko się tutaj odświeża i tak dalej, więc musieli coś poprawić. To jest znacznie na plus, no bo jednak ta aplikacja jest wygodniejsza, aniżeli na przeglądarce korzystać z tej gry. Dobra, to możemy sobie odznaczyć i tak, no jak tutaj wyglądają... Jak tutaj wygląda topka? No tak, Łowca Demonów 321 level. Tutaj jakieś berki 318, 317, 315. Mamy tutaj Dafuka od nas, który też ma 315 jako łowca, więc też dosyć ładnie poleciał. No mamy tutaj zwiadowców Sparka i Sona. Chyba to są najmocniejsi na ten moment zwiadowcy na serwerze. O ile mnie tutaj, no tutaj jest Son. Jest też Arivi, który ich tutaj goni. No i co? No ale generalnie tak to wygląda. No chyba jako żeśmy jakoś siódma osoba albo ósma na serwerze, wbiliśmy 300 poziom. Teraz ile jest tych osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć z tego co widzę. Dziesięć jeszcze tutaj Ray Ponton. I tu też jest zwiadowca 310, ale z tego co widziałem, to on dostał bana tam na 7 dni, ale nie wiem za co. W każdym razie mi tam pisali, że właśnie 7-dniowego, że najpierw perma, a potem chyba za multikonto, bo coś tam pokazywał, ale nie wiem, nie wiem. W każdym razie no miał perma, a teraz ma 7 dni, także nie wiem jak to tam działa. No on dostał bana, on tutaj jest top 1 zwiadowcą. No ten tydzień w plecy będzie, ale mimo wszystko chyba go tutaj ciężko, aby go Sony Spark przegonili. Także no on tutaj jest jeszcze, to ile naliczyłem? Chyba 10 osób. Czyli no od piątku wbiły tylko dwie osoby 300 poziom, więc no mówię, że dzisiaj jeszcze ostatni dzień epika, ale za wiele się tutaj nie zmieni. Także tak wygląda topka, graczy. Tutaj mamy topkę gildii, no i tak topka gildii jest w zasadzie taka jak powinna być, szczerze mówiąc, no bo jednak Protego tutaj jest najmocniejsze, Hatka jest na drugim miejscu. Tutaj my jesteśmy na trzecim, Siege jest na czwartym, więc tak to mniej więcej, taka jest kolejność jaka powinna być, nie? My tutaj z Hatką przegrywamy, z Protego przegrywamy, Hatka przegrywa z Protego z tego co wiem, no ale natomiast my już tutaj z Siege z całą resztą wygrywamy, więc tak to na ten moment wygląda. No twierdzę, to myślę, że nie jest zbyt istotny ranking. Także nie ma co pokazywać. No w Pupilach jesteśmy pierwsi, tutaj Spark jest drugi i tutaj Cinu w ogóle ma 60 pupili, nie wiem szczerze mówiąc skąd. W sensie no mógłbym tutaj pewnie dojść jakoś, no na pewno nie z mroku, być może tutaj ma Hipmana już pokonanego, może jakąś inną drogę obrał oczywiście. I co tutaj więcej? No może to być Hipmane i na pewno woda, na pewno tego szlałwęża, no bo jednak jego jak tylko zabijemy, to możemy od razu znaleźć w gabinecie, więc to w sumie mogą być te dwa pety. No pirodliszki nie, bo skarbów nie było. Tutaj co? Tutaj święta wielkanocne, no to też odpada. Także wygląda na to, że ma tutaj jeszcze ze światła oprócz tej wody, więc dlatego ma więcej. No my tutaj ze światła jeszcze musimy trochę to oko podkarmić, aby tego Hipmana zabić. Ale tutaj i tak, no i tą wodę będziemy mieć jutro, więc też nadgonimy. No ale jeżeli chodzi o samą tabelę, no to jesteśmy pierwsi. No i tutaj podziemia, jak to wygląda. No ja tutaj teraz oszczędzam te dusze, aby sobie ulepszać głównie to serce, ekstraktor i Władka, więc Władka mówię, trenera. Także tego Władcy naszego nie ulepszam, więc cały czas sobie biję jedną osobę. Oni już tutaj biją siebie nawzajem, albo tam już nawet zapchleniusz, to już chyba top jeden serwera bije, zresztą chyba, no na pewno, więc oni tutaj w te Władki poinwestowali, a my na razie to sobie olewamy, ale i tak jesteśmy na pozycji 11, więc serce mamy takie samo jak tutaj praktycznie wszyscy, także o, tutaj Azuria ma 14, no ale tutaj on mi pisał, że mu tam bardzo dużo paczek poleciało i każdy traktor skracał, więc troszeczkę w to zainwestował, ale aby jednak to serce mieć na poziomie 14, więc no i szczęście pomogło i grzyby i to 14 serce jest. No a my tutaj jak cała reszta z tej powiedzmy topki na 12 poziomie serca stoimy. Dobra, to by było chyba na tyle, tak myślę, czy wam coś tutaj jeszcze popokazywać, ale chyba nie. No tak jak mówię, kto już miał podekspić w ten epik, to podekspił, także tutaj w tabeli się raczej za dużo nie zmieni przez dzisiejszy dzień, także tak to wygląda. Walki wam pokazałem, co miałem kliknąć to poklikałem, no na razie mówię, na tym łowcy robimy przerwę, nic tutaj prócz oczywiście tych wszystkich codziennych czynności nie klikamy, pewnie za jakiś czas tu sobie wrócimy, ja tutaj będę tymi darmówkami ten cyrk próbował coś tam w tornadku może popchnąć i tak dalej, no to, tą wieżę będę musiał powoli tutaj zamykać, tak myślę, że na 315 już około powinniśmy dać radę, aby tą wieżę zamknąć, no to jest dosyć istotne, jeżeli robimy to przejście wokoła i w Heraldona, aby tą wieżę w miarę szybko zamknąć. Dobra, i to by było chyba na tyle.
Także ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawiajcie kciuki w górę, możecie napisać komentarz o treści podsumowanie, przypnę serduszko. I co tutaj więcej? Wbijajcie oczywiście na Discorda dla widzów, subskrybujcie z dzwoneczkiem i sprawdzajcie przede wszystkim kanał, jeżeli wam nie przyjdzie powiadomienie czy coś, to a wiecie, że trwa daily, no to musicie sprawdzić i po prostu sobie obejrzeć, bo tak jak mówię, no YouTube nie zawsze chce te powiadomienia wysyłać. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!